Kilkadziesiąt eksponatów zbudowanych z klocków Lego można było w minionym tygodniu obejrzeć w sali wystawienniczej powiatowej i miejsko-gminnej biblioteki publicznej w Opatowie. Część swoich zbiorów zaprezentowała czwórka opatowskich kolekcjonerów. Eksponaty zbudowane z klocków Lego w opatowskiej bibliotece goszczą mnie po raz pierwszy, podkreśliła Danuta Szypulska, dyrektor placówki. Jest to po raz trzeci zorganizowana wystawa. Tym razem kolekcja pana Tomka Pawlika powiększona jest o kolekcję jego brata Macieja Krawczyka i jeszcze parę eksponatów swoich udostępniły też pani Sylwia Wójcik i pani Ania Pałka. Ludzie z pasją to cykl wydarzeń, jakie organizuje biblioteka. Nie tak dawno było spotkanie autorskie pisarza, poety Artura Dębskiego. Teraz prezentują swoje pasje kolekcjonerzy klocków Lego. Dyrektor biblioteki i pracownicy organizują wystawy, spotkania z ludźmi pióra, podróżnikami. Wychodzą naprzeciw społecznym oczekiwaniom. Wystawa jest w ramach cyklu, który planujemy rozszerzać i innych kolekcjonerów, ludzie z pasją. Taki jest cykl, bo okazuje się, że nasi mieszkańcy naszego Opatowa, regionu, ziemi opatowskiej, wielu fascynatów, różne zainteresowania, różne hobby, mniejsze, większe. Jednym z takich kolekcjonerów, fascynatów, hobbystów jest pan Tomek Pawlik, autor i bohater kolekcji właśnie wystawy klocków, którą mamy od w dniach od 9 do 11, czyli to był czwartek, piątek i sobota, udostępniał swoje eksponaty, bogate eksponaty, piękne, chociaż nie są to wszystkie eksponaty jeszcze, ponieważ no, część z nich nie zmieściłaby się, ale mamy nadzieję, że obserwując zainteresowanie, ogromne zainteresowanie wystawą, zarówno dzieci, rodziców, różnych pokoleń, także możemy powiedzieć, że ta miłość do klocków Lego jest wielopokoleniowa. Będziemy się starali jeszcze taką wystawę zorganizować, bo no niech mieszkańcy, jeżeli jest takie zapotrzebowanie, biblioteka wychodzi naprzeciw swoich czytelników, mieszkańców, użytkowników i ta wspólna zabawa trwa obecnie właśnie w bibliotece i tak jak powiedziałam, z miłości do klocków Lego okazuje się, że się nie wyrasta. Mali czytelnicy, mali użytkownicy biblioteki, którzy odwiedzili już wystawę, też okazało się po rozmowach, że zbierają klocki Lego. Bracia Maciej Krawczyk i Tomasz Pawlik cierpliwie i chętnie odpowiadali na pytania zwiedzających wystawę. Ich przygoda z klockami Lego trwa, jak mówią, od dzieciństwa. Generalnie wychowaliśmy się na tym i tak nam zostało. Z dzieciństwa odnalazłem kiedyś, kilka lat temu, pozostałość i od tego się zaczęło. Pojechałem na wystawę do Krakowa. I złapało znowu. I zaczęliśmy od nowa kolekcjonować. Ile lat przygoda? Nie wiem, 30. Od małego, z małymi przerwami, więc chciałem coś dzieciom pokazać. Chcieliśmy, bo to już w sumie trzecia wystawa jest, więc niektórzy już tu któryś raz z rzędu po prostu są. I sprawienie przyjemności przede wszystkim dzieciakom, żeby coś więcej w tym mieście było. Coś się działo. Około 100 tysięcy klocków wykorzystali kolekcjonerzy do zbudowania prezentowanych na wystawie budowli, pojazdów, militariów. Największy model autorstwa Macieja Krawczyka składa się z około 4 tysięcy elementów, a jego budowa trwała dzień. Maciej zachęca wszystkich do przygody z klockami Lego. Uważa, że najlepiej zacząć w dzieciństwie. Są też zestawy dla małych dzieci, są prostsze, także można od takich zacząć. Bracia podkreślili, że są mile zaskoczeni aż tak dużym zainteresowaniem. Wystawę obejrzeli uczniowie opatowskich szkół, przedszkolaki, osoby prywatne. Momentami grupy musiały postać w kolejce, aby móc podziwiać cudeńka z klocków. Z Opatowa Jerzy Strzyż, STV Info.